Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj będziemy zaliczać Szczeliniec Wielki 919 metrów nad poziomem morza, aby tutaj dojść i rozpocząć przygodę, czyli wejście do góry. Zostawiamy samochód. Tam na samym dole są dwa parkingi. Wystarczy w nawigacji wpisać Szczeliniec Wielki. Przechodzimy takim deptakiem przy różnych takich małych sklepikach. Można kupić coś do zjedzenia, coś do picia i wchodzimy do góry. Dobrą radę oczywiście Wam dam, aby mieć przynajmniej buty delikatnie górskie, żeby w Adidasach tutaj nie wchodzić. Bo jeżeli chodzi o wiosnę szczególnie, to jeszcze jak widzicie jest tu sporo śniegu, gdzie w miastach już śniegu w ogóle nie ma. Tak więc niektórzy mają świetne pomysły i w Adidasach tutaj wchodzą, no i co chwilę się wywracają. Tak więc kilka informacji, tu jest trasa do góry i zejście, czyli do schroniska na Szczelińcu jest za darmo, a potem tam jest taka dodatkowa trasa właśnie ze schroniska, za którą musimy zapłacić, jeżeli chcemy ją sobie zaliczyć. Tu dzisiaj jest trasa turystyczna zamknięta, wejście na własną odpowiedzialność, ok, to tym bardziej trzeba mieć coś do jedzenia, coś do picia i oczywiście zdrowy rozsądek, no czyli buty i ciepłe ubranie. Ok, tak więc zabieramy się do góry. Schronisko jest czynne, więc będzie można się tam napić herbaty, czy też coś zjeść. Dobra, tak więc zabieramy się do góry. Idziemy. Tak więc sporo schodków przed nami. Idziemy. Wchodząc po kolei znajdują się takie przystanki, gdzie można chwileczkę odpocząć. Tak jak tutaj widzicie. I potem dalej iść do góry. Tu jest drugi taki odpoczynek, przystanek, gdzie można sobie stanąć, odpocząć. I już jesteśmy prawie na samej górze. Tu za chwilę parę będzie schronisko. No i jak wiecie, już Szczeliniec właśnie nazywa się dlatego Szczeliniec, bo tu są same szczeliny. Szczeliny przewodników. Przewodników i opiekunów grup powyżej 20 osób zapraszamy do schroniska na darmową kawę i herbatę i czekoladę. I już prawie jesteśmy, jeszcze kilka szczelin i schronisko na Szczelińcu będzie załatwione. Jeszcze raz ostrzegam, buty, dobre buty to podstawa, najlepiej wysokie. Dzięki temu na pewno nie skręcimy sobie nogi, kostki i innych takich jakichś tam problemów. O, tu jest schronisko. Jak widzicie, na Szczelińcu taras widokowy. I stąd jest wejście na trasę turystyczną. ...913 metrów nad poziomem morza. Jak ktoś by chciał, to można tutaj nawet nocleg sobie zrealizować. Chodźcie, może tu staniemy. Poczekamy. Tutaj macie różnego rodzaju pamiątki, smakołyki. A tam jest taras widokowy. Tutaj jest schronisko. Tu jest schronisko, a tutaj mamy taras widokowy. Chodźcie na taras, pokażę Wam jaki jest widok. A jest bardzo ładnie. Dobra,
robimy przystanek na jedzenie. Czekajcie. Okej. Uwaga, tutaj są mocne wiatry. I tak to wygląda. Tutaj jest schronisko. A tutaj jest taras widokowy. Widok z tarasu jest naprawdę świetny. Ale tam nie wejdziesz. I spadek w dół. Chodźmy jeszcze tam dalej na ten taras widokowy. Poczekamy na mało. A jakie są? A ty? Rudy. Chowań kołka. Hola. Ale uśmiech, Pola. Pola. Pola, proszę cię. Raz. Pola. A to tutaj musi pan stoić. Tak, ja już wiem. Tutaj tabliczki. Ja, Volvo GT. Ale jeszcze jedną muszę, bo wszystkich nie ma. Okej, no to by było na tyle. Spróbujemy jeszcze dostać się na trasę. Jeżeli dostanę się, to wam zaraz pokażę. A jeżeli nie, to tutaj jest już pierwszy etap, czyli schronisko na Szczelińcu zaliczone. Idziemy dalej. Jedyny minus jest taki, że jest tu naprawdę sporo ludzi. Ale z jednej strony to dobrze, bo gdyby ludzi nie było, no to sam nie wiem. Wydaje mi się, że nawet dobrze. Gofry są pyszne, polecam. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda w środku schronisko, więc wejdźmy sobie do niego. Od 8.30 do 22.00 przez cały rok. Jak mieliście okazję obserwować, miejsca tam za dużo nie ma, więc nie będziemy sobie tam szli, a tu jest wejście na trasę turystyczną, czyli tam idziemy za schronisko i w prawo. No to idziemy, pokażę wam, jak to tam wygląda. Tam jest jeszcze taki taras widokowy u góry. I tutaj jest kasa i wejście. Kasa jest nieczynna w tym momencie, można wchodzić tylko na własną odpowiedzialność. Okej, idziemy trasą na Szczelińcu. Tak więc, jak widzicie, wszystko jest dosyć fajnie tutaj przygotowane.
I tutaj już są rzeczywiście takie przejścia trudniejsze troszeczkę, ale każdy powinien sobie dać radę. Na wiosnę trzeba uważać, bo rzeczywiście jest tu ślisko ze względu na to, że mamy tutaj jeszcze śnieg, a wydeptany przez innych ludzi, to można powiedzieć, że to jest taki lód. Więc trzeba się trzymać i mieć dobre buty, to podstawa. I możemy iść dalej. I dzięki tej trasie dojdziemy do tego miejsca, co widzieliście na początku, czyli tak wysoko, że będzie widać tak fajnie wszystko dookoła. Taką świetną panoramę. Dlatego idziemy. Jak widzicie, wszystko jest tutaj przygotowane. Tam do góry można sobie wejść. Ok, idziemy dalej. Dziadek Zenek nie ma problem, żeby przejść. Uuu, pojechał! Jak widzicie, jest naprawdę zabawnie, tylko trzeba po prostu bezpiecznie uważać. Bo jest wiosna i jest tutaj ślisko. Dobra, trzeba się schylać i to mocno. Tutaj jest kwoka. Ok, idziemy dalej. To była inna droga, żeby iść. Ok, doszliśmy do takiego miejsca, gdzie łączy się tutaj powrót i dojście. Czyli tu już jest powrót w prawo. Ale my jeszcze nie wracamy, bo idziemy na taras widokowy. Więc idziemy jeszcze w tamtą stronę. Zaraz zobaczycie, jak tam będzie wyglądać fajnie. Ok, tak więc teraz wchodzimy na taras widokowy, czyli dokładnie to miejsce, które widzieliście z samego dołu, co wam pokazywałem. I będzie tutaj naprawdę świetny, świetny widok. Jak jest dobra pogoda, to jest elegancko, a dzisiaj jest dobra pogoda, więc pewnie będziecie zadowoleni. I mogą tutaj spokojnie iść dzieci, małe dzieci też z rodzicami, bez problemu dadzą sobie radę. Ale trzeba mieć buty takie górskie. To jest najlepsza rzecz, nawet dla dzieci, żeby się nie ślizgały. Bo tutaj sporo rodziców z dziećmi z takimi adidaskami. I to nie jest dobry pomysł, bo te dzieci non stop się ślizgają i płaczą. No i buty oczywiście przeciekają, w związku z czym buty muszą być zaimpregnowane środkiem, dzięki czemu woda się do butów dostawać nie będzie. Ok, jesteśmy na tarasie widokowym numer 1. Tam jest jeszcze można iść sobie tam dalej i na drugi taras widokowy. Ale zobaczcie sobie, jak tutaj wygląda. Zobaczcie sobie. Stamtąd wystartowaliśmy. Tam mamy zaparkowane samochody na parkingu. Są dwa parkingi. Jeden tutaj i drugi tutaj. I na tym drugim parkingu jest więcej miejsca zwykle. I tutaj jest ten deptak, którym szliśmy i stamtąd widzieliśmy. Cześć wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Teraz pokażę wam w 4K Ultra HD, czyli wysokiej rozdzielczości. Jeżeli chcecie, to sobie ustawcie, jak wygląda tutaj widok ze Szczelińca, Szczeliniec Wielki, z tarasu widokowego. Jest naprawdę bardzo ładna pogoda, więc widok jest świetny. Tutaj jest świetne miejsce na wypad z rodziną, nawet z małymi dziećmi.
Tylko zwróćmy zawsze uwagę na to, że miały porządne buty, najlepiej wysokie, takie górskie. A w tym momencie nie będą się ślizgać. Bo nawet na wiosnę, gdzie normalnie w miastach śniegu nie ma, tutaj wkoło śnieg i na trasie także jest. Więc jest ślisko i chłodno bardzo. Gdzie są? Gdzie? Włazić! Gdzie są? Słuchaj, zapomniałem, że wypełnić kartę. 17-letni. O, ptaszek leci jakiś? Dajcie. Tam na dole jest deptak, a tam są parkingi na samochody. Mam przyczynić? Tak, takie kwadraciki się ukażą. A nie przeskoczysz. Ok, czas już wracać. Zejście w dół jest spokojne, bezproblemowe, ale oczywiście tutaj buty się dobrze przydadzą, tak jak i na całej trasie, żeby się po prostu nie poślizgnąć. Dobra, czas skoczyć na trasę powrotną. Słoń. Wysoki góra, wysoka kultura. Idziemy do auta. Ale zaraz mnie rozwalił. Panie Szynkowi, najważniejsze, że cię się nie rozwaliło. Szymon padł, zaraz może mnie rozwalił. I tu, Szymon. Zobacz, tam. Opa. Tylko krótki odcinek. No dobrze. Lecimy. Tu nie było na tych słodach, nie? Słuchaj, tam na dole są tutaj drzewa, są wyzwane. Nie, nie, no, hop, Szymon. A, o, dobrze. Patrz, jak tu jest ładniejszy, ma tu. Tam jest normalnie zima. Na dole, no. Halo, Bogdan. Tak. Pomóc wam coś? Nie, pozdrawiamy cię. Aha, to też cię pozdrawiam. I ciebie też, mały. Duży. Ciekawe, co jakbyś im powiedziała, że na górze jest sklep z tabletami, żeby nie ciśli. To jest straszne, nie? No. To jest straszne, słuchajcie. Szymon, czekaj, ja pójdę przed... Okej, tutaj jak widać schodzimy. Bezpiecznie, przyjemnie. Schody są ponacinane, dzięki czemu nie ma ślisko. Okej, już prawie jesteśmy na dole, gdzie jest start, a teraz tutaj mamy końcóweczkę i zaraz złączymy się z wejściem na szlak do schroniska. Już zresztą widać ludzi, tam są barierki i tutaj. Okej, idziemy dalej i już jesteśmy na dole, bez żadnych szkód. Chociaż widzicie, jest ślisko i jest śnieg, przepraszam, więc trzeba te pięty wbijać siłą rzeczy. Okej, już jeszcze parę kroków, bezpiecznie. I koniec. I już jesteśmy tam, gdzie rozpoczęliśmy naszą przygodę wejścia na Szczeliniec Wielki. Jeszcze kilka schodków. Okej, jesteśmy. Tak więc cała zabawa około 2-3 godziny. Naprawdę bardzo przyjemnie. A tak wygląda cała trasa. Widzimy czy nie? Jak chcecie? Jak chcecie?
Okej, tak więc trasę możemy uznać za zakończoną. Wszystkim polecam, szczególnie z dziećmi, jest świetna zabawa. Tylko buty wysokie, nieśliskie i ubrać się ciepło, ale bez przesady, żeby się nie pocić. Coś do jedzenia, coś do picia delikatnie można sobie wziąć. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, zachęcam do subskrypcji i niebawem kolejne ciekawe filmy. Łapka w górę by się oczywiście przydała, cześć. Tam byliśmy jeszcze około godzinki temu. A już jesteśmy tutaj. Doszliśmy sobie i idziemy na parking do samochodu. Trzymajcie się, cześć!